Na wstępie do tego filmu chciałbym was zachęcić do pobrania JDM Rise of the Scorpion na Steamie. Jest to darmowy prolog, w którym możecie wejść do gry, włączyć na przykład gierkę tak jak ja, czy swojego pada, klawiaturę, cokolwiek i spróbować swoich sił w początku gry, również z dużą częścią mapy, którą tu zobaczycie. Możecie tuningować, kupować nowe auta, zbierać kasę. No właściwie tu jest wszystko dostępne, od driftu przez drag oraz również wyścigi gripowe. Niedługo też w tej finalnej wersji będzie multiplayer. No i sama gra kojarzy mi się z CarX Drift Racing. Początkowo tylko dostępne na telefonie, później gdzieś tam były początki na Steamie i teraz ten CarX Drift Racing jest znany przez wszystkich praktycznie. Jest taka typowa gra driftingowa, bardzo często ludzie grają tam w multiplayerze i myślę, że to ma potencjał na coś jeszcze lepszego, dlatego że no po pierwsze tworzą to Polacy, to jest polska gra. Po drugie, pomysłów jest mnóstwo i realizacja ich może gdzieś dojść do skutku. No i jesteśmy w Japonii, w końcu w tej upragnionej przez was Japonii. Także poza tym jeszcze łapka w górę na początek, żeby ten film doszedł do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej z nich mogło sobie grę przetestować. No i co jeszcze? Komentarz, hashtag JDM, albo jakiś dłuższy, jak wymyślicie oczywiście według was, i lecimy do gry. Zaczniemy sobie pomału, a potem się rozkręcimy. Także ja na moim Logitech G27 w grze mamy deszczyk, a właściwie burzę. Jak to jest w Japonii, jak już jest burza, to chyba jest dość porządna, tak mi się coś kojarzy. Stoję jeszcze w tym praktycznie seryjnym Nissanie, ale jak wejdziemy sobie do środka, to możemy zauważyć, że w środku już jest na przykład inna kierownica, natomiast teraz ją słabo widać, bo jest bardzo ciemno. No i ten samochód jest lekko przerobiony i właśnie teraz wybierzemy się do tunera, żeby wam pokazać, co możemy zmienić, a właściwie czego nie możemy, ale co będzie dostępne w finalnej wersji gry. Także posłuchajcie chwilę Nissanka. No i ja mam G27, mam tu też H-Shifter, więc startujmy sobie. Na razie pojedziemy sobie z zewnątrz, albo nie, dojedziemy sobie kawałek właśnie ze środka. Tu mamy stację paliw, pojedziemy sobie, żebyście widzieli ruch kierownicy. Ale ślisko się zrobiło. Strasznie ślisko. A jak sobie teraz wejdziemy na łapie, zobaczcie. O! Za ślisko. No, słuchaj, że się Nissanku, bo kurczę, tutaj widzę, że w tym deszczu troszkę żeś powariował, ale tym razem już będzie, myślę, trochę lepiej. Spróbujemy tutaj z masy, na razie bez ręcznego, bo widzę, że jest bardzo, bardzo ślisko. A my nie mamy jakoś idealnie samochodu pod drift ustawionego, ponieważ jeszcze ustawień tuningu nie ma. Natomiast jest, moi drodzy, możliwość no troszeczkę ulepszenia naszego Nissanka, ale sunie sobie na czwóreczce po tej mokrej nawierzchni. Bardzo mi się to podoba. Mam oczywiście 900 stopni ustawione, no i dałem też grze, żeby troszkę ustawień zrobiła po swoje. Mu dwójkę wbiłem. Jest 3 i jest 4. No tutaj dzisiaj różne ciekawe aktywności sobie porobimy. Ale to wygląda, wow! No chyba w najlepszą możliwą pogodę wszedłem do tej gry. W sensie, najlepsza możliwa pogoda mnie teraz spotkała. Może nie najlepsza do latania bokiem, chociaż mam mało mocy, więc jak będę delikatny, to może nie będę aż tak bardzo wypadał. Tu mamy też taką ciekawą traskę do góry. Zobaczymy, czy do góry się Nissanek sprawi. Oj, drodzy państwo, halo, halo. Co tu się stało? Nie wolno tak drogi torować, halo. No to co, może na czwórce, spróbujmy na czwórce, może wstanie. O, o. No jest dobrze. Tutaj 3, bo jest bardzo ostry zakręt. Sobie lekko ręcznym zarzuciłem. Ależ to jest przyjemnios, no i kiera mi wyleciała. Ja wam pokażę, jak mój setup wygląda. Muszę ją mocniej przyczepić, no. To jest ekran, tu jest mikrofon, tam leci sobie nagranie. I teraz tak, no, kiera jest przymocowana w ten sposób, nic specjalnego. Tutaj mamy H-Shifter, ale żeby pedały mi nie latały, to tu są jedne klapki, a tu są drugie. Także, no jest specyficznie, że tak powiem. Kontynuujmy rozgrywkę. O kurde, no i tutaj mamy jakiś zajazd. W ogóle skyboxy są bardzo ładne. Ładne są też odbicia. To jest gra na silniku Unreal Engine. No co nie powiedziałem, że jest na Unity. W ogóle nie wiem, co mi odpaliło, bo z tym Unity mi się kojarzy. Chociaż nie, Unity też było kiedyś
stworzony jakiś remaster czy remake Need for Speedów, ale również i właśnie na Unreal Engine teraz są tworzone, więc nawet coś mi się po prostu pokićkało. Jakbyśmy sobie pojechali dalej, no to jeszcze wcześniej w tej próbnej wersji można było sobie wjechać na autostradę. Teraz autostrada jest zablokowana, więc po prostu tutaj nie wjedziemy, mamy takie bariereczki też swoją drogą ładnie wyglądające, ale zobaczcie jak fajnie brzmi 350. Ona nie ma licencji, są inne licencjonowane samochody w tej grze. Strasznie tu czas, no! Zapraszam na chwilę do miasta. Zrobiło się już sucho i zrobiło się całkiem widno, także można powiedzieć, że mamy taki poranek. Myślę, że na dwójeczce to będzie dobry pomysł, ale spróbujemy też wbić trzy, bo dwójka tak dość łatwo tutaj idzie, a na trzy, czy ono wstanie? Jeszcze raz spróbujmy. Tutaj jest sporo trafików, ale spróbuję sobie też na trójce tego drifcika utrzymać. Wstaje ta 350, całkiem się tutaj ładnie uspisuje, więc myślę, że możemy powoli lecieć sobie w drugą stronę. Nie jest to to samo, co ta S15 przerobiona tam 600 koni, czy 500 ileś. A, no co wy, kurde, Nissanki. Ale ładne tu jest niebo i jaka w ogóle szczegółowa nawierzchnia. Także zaraz sobie wyznaczymy drogę. Dokładnie tak, wejdziemy sobie na mapkę i na mapce wyznaczymy sobie właśnie ją do... W ogóle zobaczcie mapę, jaka jest ładna, jak to ciekawie wygląda i jak duża jest, jak dużo jeszcze nie możemy sobie tutaj... Znaczy możemy zobaczyć, ale nie możemy tam wjechać. Widzę tu mnóstwo takich rzeczy z potencjałem, miejsc z potencjałem i w takich miejscach na przykład chciałbym się udać teraz do warsztatu Sakaty. Także spotkamy się najprawdopodobniej już tam albo na tych serpentynkach, coś jeszcze podziałam. Zobaczymy, jak to będzie na sucho, że tak powiem. Coś tam ten Nissanek pod górkę sobie pojedzie, ale nie jest to nic specjalnego, może czwórka? No ale podsterowność łapie. I czasami ciężko, jak to autko tutaj sobie tę podsterowność złapie, to już ciężko coś z tym zrobić. I wstaję z tej czwóry, no ledwo mogłem kopnąć w sumie, nie pomyślałem. Zapomniałem, że kopanie też w tej grze jest dozwolone. No jak się kopnie, to coś tam wstanie, nie no. Ło, dzień dobry. I zrobimy tak. Dobra, więc żeby tu wejść, bodajże jak miałem kliknąć tu, dobra. I co mamy w tym warsztacie, sprawdźmy sobie, zobaczmy. Mamy dostępny tuning wizualny, mechaniczny oraz konfigurację samochodu, czyli kiedy już sobie wszystko zmienimy, możemy sobie to ustawić. No i teraz wejdźmy sobie, drodzy Państwo, na początku w tuning wizualny. Mamy tutaj tuning zewnętrzny i wewnętrzny. Więc na zewnątrz możemy zmienić body, możemy zmienić felgi, maskę, lampy, grill, przedni zderzak, błotniki, lusterka i pewnie wiele więcej. Tu mamy te opcje, których nie możemy na razie zmieniać, oraz mamy bodykit seryjny, niestety niedostępny jest Veilside, czyli Whaleside oczywiście, czy tam Veilside w sumie się powinno czytać. Mamy 350 kuca i Ichiban to Nissan, Ichiban po japońsku to pierwszy. No a w środku zobaczcie, że kierka już zmieniona oraz gała również została zmieniona, zobaczcie, na Royal Touch. Poza tym hamulce, klatka, telemetria, fotele, czyli właściwie wiele
wiele rzeczy tutaj jest dostępnych do zmiany. To jest 0.4, czyli to może być HR, ale nie jestem pewien. No i w wizualnym to już weszliśmy w mechaniczny, sobie wchodzimy teraz i mamy na przykład EQ, w którym zrobiliśmy sobie chipa. Oczywiście to jest tuning silnika, mamy wkładkę filtr powietrza, mamy wydech zrobiony, mamy seryjne podzespoły, no i turbo burbo, które moglibyśmy zmienić, ale na razie go nie ma. Mamy również możliwość modyfikacji zawiechy, tutaj możemy sobie zmienić wahacze, sprężyny czy stabilizatory. Mamy również w układzie kierowniczym zestaw kątów skrętu większych, mamy układ napędowy i sprzęgło zmienione, skrzynię seryjną dyfer również, a w hamulcach sportowe klocki. Także co tu jeszcze, jakaś kategoria, mamy również opony, no ja bym zmienił na te sportowe, bo czasami brakuje mi gripu. Natomiast to wszystko, co możemy na razie tu zrobić, a resztę oczywiście zmienimy sobie wkrótce, kiedy będziemy mieli finalną wersję gry. Teraz wyjedziemy stąd i pojedziemy sobie do salonu samochodowego. Więc wybieramy sobie drogę do salonu. Salon jest tutaj, prowadzi nas tędy, to może sobie pojedziemy jakoś tak tutaj na zewnątrz. No dobra, jakąś drogę sobie tu wybiorę, żeby może coś tam jeszcze polatać bokiem. A tam przetestujemy sobie samochody, które mogą być licencjonowane i myślę, że niektóre będą, które tam zobaczycie. Tu była wcześniej nasza kryjówka, czy my możemy do niej wjechać na przykład? O, możemy! Ciekawe co się stanie, czekajcie. A w sumie to nic, dobra, ale mogę wjechać do starej kryjówki, widzicie, także to zostało tutaj zachowane. Mamy jakieś tutaj fajne naklejeczki i tak dalej, chyba tak się, o. Tu mamy miejsce dla niepełnosprawnych, to ja mogę tu parkować, bo jestem niepełnosprawny umysłowo. Boczalem tutaj koło początku tej pierwszej wersji demo, bo właśnie tutaj się to wszystko rozpoczęło. I tu mamy takie coś, co jest jakby szpitalem. Tak to wygląda jak szpital. I tu nie wjedziemy, bo brama jest zamknięta, ale za bramę możemy sobie przejechać, tylko... O, trochę uderzymy. Co to? Nie, to jest właściwie jakiś, jak stacja autobusowa, jak jakiś tutaj... no nie wiem, co to może być... Dworzec taki dziwny, no raczej to wygląda jak szpital polski. I tutaj mamy również dróżkę i wśród tych drzew również możemy się przemieszczać. Mamy też obiekty, więc twórcy pomyśleli o tym, że ktoś taki jak ja na przykład postanowi sobie tu wjechać, no i będzie chciał potem wyjechać. Również mamy dróżkę w dół, o tutaj takim pięknym miejscem, no ale niestety chyba nie wyjedziemy tędy, bo ta bramka będzie zamknięta, co? No nie wyjedziemy, natomiast jest takie miejsce gdzieś tam dalej, którym się może uda. Ciekawe, czy 350 na podjedzie na lekkim gazie tutaj do góry. Jeśli to oglądasz, Igor, to mi się przypomniało, jak próbowaliśmy Corsę z takiego właśnie miejsca wykaraskać, że prawie cię przejechałem i prawie wpierdzieliliśmy się gościowi w bramę. Piękne czasy. Natomiast... Tutaj mamy kolejną altankę, to nie jest altanka, w Polsce to jest altanka, a tam w Japonii to jest na pewno co innego. I tu myślę, że wyjedziemy, tu już się chyba uda, tylko będzie stał jakiś Melex, coś takiego. O, kuźwa, nie Melex, ale ciężarówson. Dobra, więc jesteśmy w salonie. Nie wyjeżdżaj. Kupujemy furę. Znaczy kupujemy, przetestujemy, nie będziemy kupować, nie mamy tyle pieniędzy. Ale zobaczymy, co my tu możemy znaleźć. I właśnie Mazda Miata, Mazda MX-5 czy Mazda Eunos, ona tak się powinna też nazywać na Japonię. Mamy NAMB, mamy RX-8, imprezę WRX STI, BRZ i BRZ drugiej generacji, czyli GR86. Zaczniemy od przetestowania sobie, jak jeździ się RX-8. Natomiast nie będziemy tutaj za bardzo ją latać bokiem, chyba? Bo wiem, że lata się nią bokiem ciężko, kiedy jest seryjna. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo próbowałem już wczoraj, bo ten film już miał wyjść, już miał być na YouTubie, ale niestety... się źle nagrał, no cóż, takie życie. Uhuhu, trochę sobie przybliżymy kamereczkę. W środku wygląda tak, jak wyglądać powinna. Czerwona skórka na kierownicy, tak też było w oryginale. No i co? Próbujemy. Mamy 10 minut na przetestowanie każdego samochodu. Wcześniej był to krótszy czas. I posłuchajcie sobie chwilę silnika Wankla. A
akurat jesteśmy w miejscu, w którym dość łatwo się wchodzi w poślizg, ale RX-8 będzie, no jest bardzo sterowna, jest bardzo też gripowa. Ja to próbuję, o, próbowałem teraz zarzucić sobie strzelić ze sprzęgła, ale było ciężko. Ona też nie ma za dużo mocy w serii, ma 230 koni. No z 1.3 to wcale nie tak niedużo. Ale to przyjemne, drodzy Państwo. Satysfakcjonujące strasznie. Ale jest gripowa, jest bardzo gripowa. To auto będzie używane, myślę, i do wyścigów, i do latania bokiem. Może spróbujemy nią zrobić rondko. A na ręcznym? Ło, nie wstała z dwójki. No kto by pomyślał, no to w ogóle silnik Wankla jest silnikiem wysokoobrotowym, znaczy się w takim normalnym zakresie, na przykład w automacie, on zmienia biegi przy 6000, jakoś tak, pozdrawiam czajnika, którym jeździliśmy, no 4-6 tysięcy, jakoś tak, to jest taka jego temperatura, chciałem powiedzieć, obroty robocze, coś mi nie idzie, czekajcie, wezmę sobie na zewnątrz, nawet oddalę teraz kamerkę. Przepraszam, czajniczku, że nie jest czarna, ale po prostu widzisz, jak to wygląda w gierce, że na razie nie mogę jej zmienić koloru. W ogóle to jakiś paint shop jeszcze powinien być. Kurde, no ta gra to nie jest symulator, ale powiem wam szczerze, że wprowadzić w poślizg seryjny RX-8 na żywo, jak i tutaj, nie jest najłatwiejsze. No, wprowadzona została, ale przedłużyć trochę ciężko. No da się, w automacie myślę, że to jest ultra trudne. W taki poślizg oczywiście, żeby latać na suchym. Jakby było mokro teraz, to byśmy polatali, myślę. Coś tam poleci, jakby się człowiek bardzo postarał. Jeszcze jakby cały czas kopał w sprzęgło, to w ogóle da radę, ale... Na razie sobie odpuścimy takie męczenie jej. Muszę sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać na mokrym, nie? Czy polecę nią trochę dłużej boczalem? Nawet jak pada deszcz, to zobaczcie, że to auto bardzo dobrze trzyma się drogi. Świetnie wręcz bym powiedział. No w porównaniu do 350, która lata bokiem sama z siebie, tutaj widzę, że rozłożenie masy w tym samochodzie oraz to, no właśnie, bo przecież silnik Wankla jest bardzo lekki. Myślałem, że rozbije barierkę. O, jakiś garażyk. To sobie zawrócimy w garażyku otwartym. Cyk, jest wstek. Proszę. Aha, no nie, nie możemy tu wjechać. Drodzy twórcy, tu powinno się dać wjechać, pozdrawiam. Dobra. I lecimy sobie, pyk. No, coś tam może się uda. Wątpię, że na trójce poleci bokiem, ale kto wie. Brzmi super, ale no nie, no ja tym latać bokiem nie potrafię. Jest zbyt ciężko, zbyt często by trzeba było strzelać ze sprzęgła, ale spróbuję szybko pojechać te łuki. Zobaczymy, czy to na przykład nam się nie uda jakoś fajnie, żeby tutaj wchodzić w te zakręty dość, z dość dużą prędkością. Po deszczu. Aha. I teraz chcesz latać bokiem, tak? Świetnie. No dobra. No w sumie wystarczyłoby też trochę pohamować lewą nogą i też by ten tył nam trochę powypadał, ale sobie pięknie jedzie. No poleci bokiem, ale to jest niecelowe. Dobra, natomiast jest bardzo, bardzo przyjemnie.
Wracamy do dealera, żeby pokazać wam kolejny samochód, jakim jest Subaru Impreza WRX STI rok 2002 Bug Eye. Tak właśnie wygląda, także taką STI również sobie przetestujemy. Więc już klikam jazda próbna, ta trasa wygląda na ciekawą, na Subarynę. Zobaczymy, jakie warunki pogodowe nas spotkają, bo teraz było długo sucho, znaczy było też chwilę mokro. Zobaczymy, jak to się uda i na początku posłuchamy sobie przy samym silniku, tak też zrobiłem z RX-8. Ale dobrze. Lekki boczek wprowadzony tutaj. Dalej biegi nie chcą wchodzić, ale to jest akurat chyba moja wina albo mojego shiftera. I lecimy sobie, proszę bardzo, od zewnątrz. Let's go. O, spróbujemy sobie zrobić coś takiego. O, wstała. O tak. Wow. Yeah. Lecimy. No, podsterowny przód i też za mały kąt zrobiony z tym ręcznym. Spróbujemy tutaj zrobić to lepiej. No na przykład tak. Myślę, że to jedna z lepszych fizyk, jakich kiedykolwiek doświadczyłem w grach takich simcade, no nie? Trochę symulacji, trochę arcade'u, jak najbardziej. Zawrócimy sobie tutaj, jeszcze raz spróbuję pojechać. 4 minutki mam. Wracamy tam i zróbmy to szybciej i lepiej. To jest satysfakcjonujące naprawdę w tej grze. Jakakolwiek jazda jest tak nagradzająca gracza. Dobra, mamy to. Dobra. Długość trasy to 5-7 km, przeciwnicy, więc mamy luźną przejażdżkę nad jezioro ze znajomymi, no i driftując w stronę zachodzącego słońca. No oczywiście przy okazji mamy pokazać, gdzie ich miejsce, zdobywając najwięcej punktów driftu, więc sprawdźmy, jak to tam sobie działa, no i spróbujmy tych znajomych pokonać. Na kierce może być ciężko, chyba, nie wiem, zobaczymy. Staram się tu nie wbijać teraz czwórki, ponieważ na czwórce, jak próbuję lecieć tu bokiem, to po prostu to auto nie chce wstawać i muszę kopać i kopać i kopać, a mi się kopać nie chce, ale podsterowny przód, ja pierdzielę. Dobra, spróbujmy tu się trochę bardziej rozpędzić, może wbijemy sobie na ręcznym. Niestety na odcince, ale...
Tylko tak jestem w stanie to jakoś dobrze utrzymać. I ogólnie to nie jest jakieś mega trudne wydarzenie, jakieś takie ultra trudne, tylko trzeba cały czas przedłużać sobie boczki, no i powiększać tutaj ten, powiększ swój mnożnik. O, powiększ swój mnożnik, ostrożnie, dokładnie tak. I teraz, niestety, teraz jestem pierwszy, ale i Samu już mnie dogania. I Samu tutaj nie będzie driftował w tunelu, ale ja też w sumie nie chcę. Tutaj musimy sobie dodriftować, żeby troszeczkę punktów nam dobiło, no ale niestety jest to sposób prawa, lewa, nie uderzaj. Jak uderzę, to stracę mnożnik. No! Dawaj, 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 dawaj. Okej. Więc i Samu chyba sobie punktów więcej nie pozbiera. Tak mi się wydaje coś. Przepraszam Cię i Samu za to, to nie było specjalnie w sumie, ale jak już zostałeś, to zostań. A nie, dobra, zbiera nadal. Chyba się wkurzył. I teraz tak, tutaj no mamy prostą. Czy ja chcę driftować po prostej? No nie bardzo, nie? No! Co tam? Rozpędźmy się troszkę. W tej grze jakoś lepiej się inicjuje zręcznego, niestety. Ja bym wolał z masy głównie, no ale mi to nie idzie, więc spróbuję tak. Ale to dlatego też, że nie mamy na tyle mocy, żeby to auto tak wstawało, żeby ten tył aż tak nas wypychał, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo mogę nie mieć racji, na przykład patrząc po tym, że teraz jakoś się udało. Małe łuki, no ale na czwórce zobaczcie. Okej, no teraz akurat całkiem dało radę, ale już trzeba 3. O nie! Fuck! I chyba więcej punktów tu chłopaki nie zdobędą. Tak mi się wydaje, że tylko na tych serpentynkach były punkty, a tutaj dalej to... Nie, 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 bo do mety nie dojadę. Żeby się upewnić dodatkowo jeszcze... O, dobra. Pierdzielnąłem w metę i utonąłem. Okej. Koniec jazdy, utonąłem, nic się nie stało, więc w takim razie świetnie. Mogę przejść dalej jakoś, coś? Chyba mogę, nie? Kliknąłem teraz Enter i chyba przeszedłem dalej. I jak kliknę Escape, to chyba zwiesiłem grę w tym momencie. Dobra, na dziś wystarczy, kasa zdobyta, zobaczymy czy ten event zostanie zaliczony i widzimy się w następnym. Łapki w górę, komentarze, dzięki wspierającym, do następnego, cześć!